Prezydent Andrzej Duda przedstawił w Brukseli przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz przewodniczącemu Rady Europejskiej założenia swojej ustawy, która ma rozwiązać sytuację w Sądzie Najwyższym. Projekt jest już analizowany przez unijnych urzędników. Prezydent nie ukrywa, że zależy mu na kompromisie z Brukselą. W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda przedstawił swój pomysł na zmiany w Sądzie Najwyższym. Proponuje likwidację Izby Dyscyplinarnej oraz zastąpienie jej nową Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydent liczy, że projekt zadowoli unijnych urzędników, którzy po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za każdy dzień funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej naliczają 1 000 000 euro kary. Bruksela blokuje też uruchomienie środków dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Cieszę się, że wyrażam satysfakcję, że fakt tej mojej inicjatywy, prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej jest tutaj zarówno w Komisji Europejskiej, jak i przez przewodniczącego Rady Europejskiej przyjmowany z aprobatą, że jest pewna ulga, że taka inicjatywa się pojawiła. Projekt prezydenta jest analizowany przez prawników Komisji Europejskiej oraz Rady Europejskiej. Wyraziłem nadzieję, że to pozwoli zakończyć te dyskusje pomiędzy Komisją Europejską a polskimi władzami, jak również i uzdrowi sytuację w Sądzie Najwyższym. Prezydent Andrzej Duda przekonywał Ursulę von der Leyen oraz Charlesa Michela, że w obecnej sytuacji zażegnanie sporu jest bardzo ważne. Jakiekolwiek spory w obrębie Unii Europejskiej dzisiaj są wodą na młyn dla przeciwników jedności europejskiej, dla naszych przeciwników, krótko mówiąc, i powinniśmy nie dawać tej pożywki, a wszystkie spory, które są, jak najszybciej zamknąć. Prezydent Andrzej Duda ma nadzieję, że jego ustawa uzyska poparcie w Sejmie. Niektórzy politycy opozycji deklarują gotowość do dyskusji o projekcie. Równocześnie prace nad propozycjami dotyczącymi zmian w Sądzie Najwyższym kończy rząd. Rozwiązania przedstawione przez prezydenta krytykuje Ministerstwo Sprawiedliwości.